Słuchajcie, to by było na tyle. Nas jeszcze czeka rozpakowanie tego wszystkiego w magazynie. A to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ci wszyscy ludzie. Koło. Którzy nam pomagają cały czas, od iluś lat. A bez nich Emliga by nie istniała na pewno. M-liga, na początku mała liga. Wzięło się to z tego, że chcieliśmy zacząć organizować zawody tutaj lokalnie. Po prostu mała liga, lokalna liga. Zaczęliśmy robić zawody trochę spontanicznie, właściwie na początku jako ustawki. Później okazało się, że to chwyciło, zrobiliśmy cały cykl. Ale jak już zaczęliśmy się rozwijać mocno, to okazało się, że ta mała liga jest kojarzona głównie z dziećmi. I w zeszłym roku przeszliśmy taką ewolucję i ta mała liga już przestała być mała, po prostu M. I nawet taka była mini kampania w mediach społecznościowych. Już nie mała, po prostu M-liga. Śmiejemy się, że za parę lat będzie L, pewnie liga, później będzie XL-liga. Jak może się rozrośniemy mocno, to pewnie tak będzie. To M w nazwie M-Liga wydaje mi się symboliczne, bo rzeczywiście, kiedy patrzy się na te zawody, to one są takie właśnie w rozmiarze M. One są już na tyle rozwinięte, że to wszystko wygląda zawodowo, wszystko jest świetnie zorganizowane. Natomiast wciąż jeszcze to nie jest L, czyli to nie jest rozbuchane, ciągle jeszcze wszyscy się znają. Można zawodników wymieniać po nazwisku, po klubie, kiedy dojeżdżają do mety. Tak więc ten rozmiar M jest naprawdę taki akurat. Oczywiście każdy organizator dąży do tego, żeby rozwijać swoją imprezę. Być może ta też kiedyś rozwinie się do jakichś bardzo dużych rozmiarów, ale w tej chwili to M to jest taka fajna atmosfera, to jest rodzinność tych zawodów i to jest naprawdę bardzo M-lidze przyjemne. Sam początek projektu to były tak na dobrą sprawę trzy osoby. Ja, Ewa i Wojtek. Później ten skład się systematycznie powiększał. Później dochodziło kilka osób trochę rotujących. Nie ukrywam, że mamy tutaj wsparcie niesamowite. Niesamowite wsparcie też w osobach, które były z nami od samego początku, które po prostu bezinteresownie nam pomagały i do tej pory pomagają. Ten skład jest duży, największy w dniu zawodów. To są ludzie, którzy nam pomagają rozłożyć miasteczko zawodów, złożyć to miasteczko zawodów, rozpakować wszystko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak na dobrą sprawę, takie podstawowe działania całego stowarzyszenia i podstawowe działania przygotowania całej imprezy zawężają się do trzech osób, tak na dobrą sprawę. Na pewno każdy z nas ma swoje działania, każdy z nas ma swoje zadania do wykonania. Z Wojtkiem na pewno doskonale się rozumiemy w kwestiach logistycznych. Jesteśmy momentami takimi wymiennikami. Natomiast tak jak mówię, no każdy ma swoje zadania do wykonania. I myślę, że każdy z nas się w nich doskonale sprawdza. Załatwianie wszystkiego gdzieś spoczywa na mnie, ze względu na to, że jestem odpowiedzialny też z imienia i nazwiska za wszystko. Najwięcej czasu kosztują nas te rzeczy, których nie widać na końcu, czyli przygotowywanie dokumentów, szczególnie podczas maratonów, uzyskiwanie wszystkich zezwoleń, zgód na organizację, nadreptanie się do tych urzędów. Czasami śmiejemy się, że to jest ryza papierów na jedną imprezę. No ale tak trzeba, tak, żeby wszystko było zgodne ze sztuką, zgodne z przepisami. A to, co widziałeś, Grzegorz, to jest tak jakby ten taki finalny wycinek tego całego takiego ciągu pracy, który musimy wykonać. No i tak właśnie zaczynamy dzień. To są przygotowania. Przygotowania to nie tylko miasteczko zawodów, nie tylko trasa, ale też dokumenty. Właśnie odebrałem pozwolenie z Nadleśnictwa Celestynów, a mogę już zdjąć maseczkę, wychodząc z urzędu.
Pozwolenie mamy, także możemy działać. Zaraz jedziemy wyznaczać trasę, pakować samochód. Znakowanie trasy, pakowanie samochodu, cała logistyka. Zobaczycie, co się będzie działo, naprawdę tego jest mnóstwo. Czyli cały dzień dzisiaj walka. Cały dzień walka, także słuchajcie, musimy lecieć, bo już jest mało czasu. Teraz jedziemy do firmy Goody odebrać strzałki i dyplomy dla dzieciaków. Dzięki. Odebrane dyplomy na rajd Ligusia i strzałki. Słuchajcie, to są strzałki, które prowadzą was zawsze do po drodze na naszych maratonach. My je później jeszcze laminujemy. Dzięki firmie Goody mamy zawsze ich bardzo, bardzo dużo. Także wracamy do roboty. Mamy dyplomy, gdzie jedziemy teraz, co będziemy robić? Teraz jedziemy do magazynu, tam już czeka na nas Wojtek. Później jedziemy po samochód dostawczy. Z całej floty samochodów i pojazdów, które mamy, nie mamy tylko samochodu dostawczego, który zawsze na imprezę wynajmujemy. Także samochód dostawczy musimy odebrać. Spakujemy samochód dostawczy i jedziemy na trasę znakować całą 30-kilometrową pętlę. No jak, gdzie my to wjechaliśmy w takie tereny? No tutaj właśnie jesteśmy w naszym magazynie. Wojtek już na nas czeka. Jako nieliczni mamy rzeczywiście kilometrówkę na trasie, która ułatwia nie tylko kolarzom ocenę dystansu. Wiadomo, że wszyscy już teraz jeżdżą na Garminach, nie? Czy tam na jakichś innych licznikach. Ale nam też ułatwia to odnalezienie się na trasie. Jeżeli coś by się zdarzyło na trasie, jakaś awaria czy jakaś kraksa, to wtedy zawodnikowi też jest lepiej powiedzieć, gdzie się znajduje, a my wtedy też lepiej sprecyzować. Dokładnie. Bus odebrany. Tak jak wspominałem wcześniej, nie mamy swojego samochodu dostawczego. W sumie sprawdzaliśmy kiedyś, czy jest sens posiadania swojego samochodu dostawczego i doszliśmy do wniosku, że lepiej go wynajmować i korzystać na przykład z takiej lokalnej firmy. Maciek, a powiedz dwa zdania nam na temat tych tatuaży. Tak mi ładnie tutaj się prezentują, jak teraz trzymasz. To długa historia. Ten był pierwszy, ten tutaj jest znak nieskończoności. Taki z łańcucha. Tak, z łańcucha. Tutaj jest sentencja. Tutaj jest po prostu złota myśl Einsteina, paradoksalnie. Że życie jest jak jazda na rowerze, żeby trzymać równowagę, trzeba jechać do przodu. A tu jest taki symbol koła rowerowego, który ma popękane szprychy, a pomimo wszystko się kręci dalej. Takie życie. Oczywiście najwięcej pracy takiej fizycznej i logistycznej jest tuż przed zawodami, w samym dniu zawodów, tak? I ewentualnie po zawodach, kiedy już sprzątamy trasę, kiedy sprzątamy miasteczko zawodów. Natomiast na samym początku zapytałeś mnie, jak ja to wszystko łączę. Jest coraz ciężej, tak? Ze względu na to, że normalnie też wykonuję pracę zawodową. Ten projekt naprawdę jest mocno czasochłonny. I chcąc dopiąć wszystko na ostatni guzik, no to są często nieprzespane noce, to są często albo najczęściej weekendy, które poświęcam na tą organizację. No też, żeby moja praca zawodowa na tym w najmniejszym stopniu, ile to możliwe, ucierpiała, tak? No i co? Miała być robota, a będzie? Będzie pizza. Najpierw trzeba się najeść, żeby mieć siłę robić. Czyli kolarski posiłek, pizza wjeżdża. Po kolarski włosku. Posiłek, pizza wjeżdża, pizza najważniejsza. No i co? Mnie panowie wkręcili w pizzę, a sami fit sałatki. Co to się dzieje? Only water. No co, no tak wyszło, no. Ty musisz mieć dzisiaj siłę. I spojrzeliśmy na twoją wagę i na swoją wagę. Co zrobić? Ale kolka jest. Kolka jest, ale zero. Tak, zero. Tak, zero. Zero? Nie. Nie zero. A miało być zero, dobra. Zaczynamy ładować auto. Zwiększona ilość wody, czyli więcej niż zwykle, bo upał jest niemiłosierny. I wszystko wskazuje na to, że jutro naprawdę nie będzie chłodniej. Przewidywana temperatura jutro jest około 35 stopni.
najcieplejszy dzień w roku jak dotąd. Do usłyszenia. A co istotne, musimy to tak układać, żeby przewidzieć, co w następnej kolejności będziemy układali. Czyli, że za chwilę muszą wejść jeszcze stoły, krzesełka, podium i cała reszta naszego wyposażenia. W związku z tym przez te 5 lat wypracowaliśmy sobie już całkiem niezły system układania. Więc można powiedzieć, że tak jak wszystkie przedmioty mają swoje miejsce w magazynie, tak przy pakowaniu samochodu też wszystko ma swoje miejsce. I zawsze jest. To ma jeszcze swoją dobrą drugą stronę, bo jak czegoś nie zabierzemy, to wystarczy spojrzeć, że akurat w tym rogu powinny zawsze stać krzesełka i jak ich tam nie ma, to znaczy, że są jeszcze w magazynie. Taka kontrolna. Poczekaj, Maciej. Słuchajcie, byciem operatorem tego wydarzenia nie jest proste, bo chłopaki tutaj w pocie czoła robią, a ja po prostu stoję i filmuję i gapię się na to. Patent z barierkami. Konkretnie z banerami. Z banerami, że banery mamy na cały sezon powleczone banerami, reklamą naszych partnerów. Z jednej strony super to wygląda, tak jak widać, bo te banery są dwustronne. Też nam dzięki temu mamy trochę mniej pracy, bo nie musimy tych banerów cały czas ściągać i zakładać. No i fajnie to wygląda, barierki są bardzo estetyczne, fajnie wygląda to w miasteczku zawodów. Także. Jakby jacyś partnerzy jeszcze chcieli, to powierzchnię reklamową jeszcze mam wolną. Jeszcze mamy. To nie są wszystkie barierki, jest jeszcze cała przyczepa, na której stoi 30 i tam kilka jest jeszcze wolnych. Parę lat temu, jak zaczynaliśmy XC, jako pierwsi, wprowadziliśmy telewizor, na którym pokazywały się informacje dotyczące ilości przejechanych okrążeń. I tak z początku to miało być dla zawodników, no ale zawodnicy i tak jadą tak szybko, że nie mogli tych informacji zobaczyć. Teraz dla mnie, czyli dla komentującego, to jest tyle fajne ułatwienie, że ktoś przejeżdża przez linię start-meta, to ja wtedy mogę powiedzieć, ile kółek mu zostało do mety. Widzę go z czasem okrążenia. Telewizora nie wykorzystujemy na maratonach, bo nie ma to jakby zastosowania, ale na wyścigach XC jak najbardziej i też na biegach crossrem. To się bardzo mocno przydaje. Taka innowacja. Takiego ligusia, który ma oczy, taką gębę z naszym logo. Twarz, buzie. Koleżanka, która animuje ligusiem, którą będziemy jej bardzo współczuć w tym upale. Bo jak, nie wiem jak ona wytrzyma w tym upale jutro. Jeszcze większa sauna jest w ligusiu niż na pace samochodu dostawczego. Liguś to taka maskotka, tak? M-ligi. Taka maskotka M-ligi. Taki niebieski pluszak, więc wyobraźcie sobie, że taki niebieski pluszak zakładacie na siebie. To tak jakby założyć futro, jeszcze się przykryć kocem i wyjść na 30-stopniowy upał. No to trzymamy kciuki jutro za oj tak, bardzo koleżankę. Liguś, nie masz wyjścia. My już tutaj na ciebie bardzo, bardzo, bardzo czekamy. 3, 2, 1, start! Chciałem jeszcze zapytać, bo show imprezy ewidentnie skradł liguś i start dzieciaków. Skąd pomysł na ligusia? Liguś to był kompletny przypadek. Kiedyś robiąc medale, to nasze logo, ten rowerek, pod tym logo narysowałem uśmieszek i wyszło na to, że tak jakby ta twarzyczka jakoś tam się fajnie wkomponowała. Później rzeczywiście gdzieś ten temat został zarzucony, ale ta postać tego ligusia, ona mi gdzieś tam zaczęła kiełkować mocno w głowie i liguś, a jeszcze wtedy nie liguś, tylko Ligo Ludek, bo tak było na początku, miał swoją premierę na finale w 2019 roku w Celestynowie, która taka mała maskotka gdzieś siedziała mi na kolanach i tam robiliśmy całą dekorację. A ta duża maskotka i zachęcenie dzieci do tych startów, do tych nawet tych najmłodszych szkrabów, miało swoją premierę w zeszłym roku.
Tak, chcielibyśmy to kontynuować, chcielibyśmy to rozwijać. W planach nawet były jakieś wizyty w przedszkolach, mówiące, traktujące o jeździe na rowerze, o bezpieczeństwie, o rekreacji. Natomiast no wiadomo, no, pandemia pokrzyżowała nam wszystkie plany ze względu na to, że przedszkola, szkoły były pozamykane. Czy do tego wrócimy? Musimy zobaczyć. Musimy zobaczyć, czy akurat do takich form, czy będziemy bardziej po prostu promowali sam rajd Ligusia, czyli ten wyścig dla tych najmłodszych dzieci. I tutaj myślę, że bardzo istotne jest jeszcze to, żeby o tym wspomnieć, że podczas tego rajdu Ligusia my nie nagradzamy za pierwsze miejsce. Nie mamy tam w ogóle medali, tylko po prostu dzieci. Dla nas jakby sama radość z tego, że te dzieci biorą w tym udział i nie ma tam walki o podium, jest chyba najlepszą z możliwych promocji kolarstwa wśród najmłodszych dzieciaków. Grzesiu, ty idziesz do Wojtka. Jedziecie na razie pick-upem, będziemy się jakoś później na trasie łapać. To co, zaczynamy objazd i będziemy znakować. Zaczynamy znakować trasę. Musimy sobie przygotować samochód, czyli włączyć radyjko. Zapraszam do środka. Od zeszłego sezonu postanowiliśmy na strzałkach, ponieważ tak jak wcześniej pokazywaliśmy, część z nich była niszczona i zrywana. Postanowiliśmy dopisać taką informację, że to jest oznakowanie trasy maratonu, że w przeciągu 2 dni, bo tak też jesteśmy zobligowani umową z Lasami Państwowymi, że sprzątniemy całą trasę. I taka informacja dotycząca również telefonu alarmowego. Ten telefon alarmowy to jest telefon zawsze do mnie. I ten telefon w ciągu zawodów jest włączony. On jest, czy ten, czy ten drugi, jest po prostu przekierowany zawsze do mnie. I w zależności od tego, czy zawodnik ma defekt na trasie, czy ma, nie daj Boże, jakiś wypadek się wydarzy, to wtedy ja kontaktuję się bezpośrednio z ekipą ratunkową, ewentualnie sam po prostu wsiadam do pick-upa i ściągam tego zawodnika razem z jego rowerem z trasy, bo czasami się zdarza, że ktoś, nie wiem, ktoś oddalony o jakieś, nie wiem, 10-15 km ma zerwany łańcuch i żeby mu oszczędzić ten spacer w przepięknych okolicznościach przyrody, to ja jeszcze mu troszkę pomogę, jeszcze go przewiozę samochodem terenowym po lesie. Czyli pełna obsługa i wycieczka na start, metę jest, tak, w razie W. Wycieczka w razie W jest, całe szczęście nieczęsto. To była powtórzona trasa z poprzednich sezonów, zmodyfikowana o dodatkowe odcinki, których do tej pory nie było. I z informacji zwrotnej otrzymanej od zawodników wiem, że im się bardzo podobała, że ta trasa naprawdę była ciekawa, była wymagająca, dająca możliwości zarówno na wyprzedzanie, jak i na fajną zabawę, zjazdy, podjazdy, no, wszystko to, co możemy tutaj na tym terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego znaleźć fajnego. A powiedz mi, te trasy są jakoś za każdym razem modyfikowane? To są stałe rundy? Czy to jest tak, że przygotowując kolejny cykl, kolejną M-ligę, etap któryś, chodzisz, jeździsz, zastanawiasz się, jakby to mogło wyglądać? Czy to są takie sytuacje, w których macie już stałe rundy i tylko na przykład zmieniacie, że, no nie wiem, tych rund jest powiedzmy 10 i na ten etap akurat wybieramy rundę numer 7, a na inny rundę numer 2? Tak by było idealnie, gdybyśmy mieli takie stałe już rundy i moglibyśmy je na zasadzie kopiuj i wklej przenosić do kolejnego sezonu, ale tak się czasami nie da. Tak jak mieliśmy na trzecim etapie, gdzie tereny bagienne nie pozwoliły nam przeprowadzić rundy po tym zeszłorocznym śladzie, trzeba było tą rundę w dużej mierze zmodyfikować. Co akurat przyczyniło się do jej uatrakcyjnienia. Tak akurat wyszło i moim zdaniem zostawimy już ten kształt rundy na kolejne sezony, jeżeli będzie nam dane tam organizować zawody. Jesteśmy właśnie w firmie Elvelo.
i odebraliśmy koszulki. No, te dwóch tutaj z Grześkiem odebraliśmy, bo Maciek cały czas na trasie. Na jutrzejszy maraton dla osób, które są liderami w kategorii. To jest czasowy włącznik, więc widać, że nieudawane nagranie. I pokażę koszulkę. Zobaczcie, tak wygląda koszulka gotowa. I ja już mogę nawet wam powiedzieć, czyja to jest koszulka, ponieważ jak widzicie, jest spersonalizowana drużyną, w której jeździ ta oto przemiła Urszula, bo to dla niej ta koszulka. Dobra. To teraz szybko pakujemy koszulki z powrotem do torebki i wracamy z Jurów ze Wrocławia do Otwockich Lasów dokończyć z Maćkiem znakowanie trasy. Lecimy. Co ci tak najbardziej spędza sen z powiek? O czym myślisz, kładąc się spać albo nie kładąc się właśnie? Najczęściej nie kładąc się spać. Najbardziej zastanawiam się, czy wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, bo rzeczywiście trasę wyznaczamy, znakujemy trasę dzień przed albo i czasami do późnego wieczora przed zawodami. Bo to, czy zostało dopięte wszystko na ostatni guzik, to powiem tak. Czasami jak są jakieś niedociągnięcia, to tylko my o nich wiemy i zawodnicy się najczęściej nie orientują w tych sytuacjach. No mówię wprost, tak jak jest, bo zawodnik, który przyjeżdża z rodziną na nasze zawody, to musiałby naprawdę być bardzo mocno spostrzegawczy albo znać to od podszewki, żeby wiedzieć, że coś tam nie zagrało. Nie? My rzeczywiście nie rozstawiamy miasteczka zawodów dzień przed zawodami, to się rzadko bardzo zdarza ze względu na to, że nie działamy, tak sobie ustaliliśmy, że chcemy jak najczęściej być gdzieś w naturze, a nie na obiektach zamkniętych, żeby na przykład uniknąć, jak najbardziej uniknąć na przykład jakichś długich rozjazdowych, asfaltowych itd., itd. Chcemy wszystko gdzieś tam kumulować w lesie, żeby te miejsca też były naprawdę jak najbardziej gdzieś oddalone od tej takiej przysłowiowej cywilizacji. Ale co mi najbardziej nie daje spokoju do samego końca, to jest bezpieczeństwo zawodników. To jest to, czy wszystkie punkty są dobrze zabezpieczone, czy w przypadku maratonu policja jest na posterunkach, czy wszyscy zabezpieczający trasę się sprawdzą, czy oni doskonale wiedzą, co mają robić. I to jest taka, myślę, najbardziej spędzający sens powiek obszar, który jakby biorę za tych wszystkich zawodników odpowiedzialność i za całe zawody biorę odpowiedzialność, dlatego nie możemy sobie pozwolić tutaj na żadne niedociągnięcie. Zaczynamy dzień. Muszę powiedzieć, że poprzedniego nawet nie skończyliśmy za dobrze, bo nie można mówić właściwie chyba o spaniu. Jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia. Ale owsianka, najważniejsza rzecz, nie? Gdzie? A to. Wy wyglądacie, jakbyście nas nadzorowali. No. Stoją tak w rzędzie. Panie Wojtku, a co to za historia z tym rowerem? Będzie pan startował dzisiaj? Nie, to jest rower mojego syna, który startuje, a wcześniej pracuje przy rozkładaniu miasteczka. To jest taki, że tak powiem, rodzinny wolontariusz, który w pewnym sensie, jeśli chce startować, to nie ma wyboru, musi z tatą być o 6 rano w lesie, ponieważ nie ma go kto później przywieźć. Takie życie. Ale uśmiechnij się, Alek, bo to wiesz, wygląda jakby... Czyli co, już po imprezie? Tak, już pierwsze miejsce, można zwijać i do domu. I do domu, no i już. To jest ten człowiek, który robi najlepsze zdjęcia w Polsce, sportowe. Zbychu Kowalski. Dzięki niemu te relacje są później takie, jakie są, czyli wszyscy po prostu czekają z wytęsknieniem i naprawdę z niesamowitym czym czekają? Z emocją niesamowitą i niecierpliwością na to, żeby te zdjęcia się pokazały.
galerie wstępne, galerie główne, także po prostu jest co oglądać. Te zdjęcia są naprawdę sztos. Dzisiaj jest analogiem. Dzisiaj jest analogiem. Długo będzie. Hej. Dzieci na pętli junior pokonują tą pętlę razy dwa, czyli 2 razy 5 km, 10 km z malutkim haczykiem. Trasa jest, jeżeli chodzi o jej mapę, dość prosta. Ona przypomina prostokąt z niewielkim małym odejściem. I uwaga, dzieciaki startują. Jeżeli mnie widać tutaj, zobaczcie, ja stoję tutaj na zakręcie tutaj w tym piaszczystym. Widzicie mnie wszyscy? Nie słyszę. Nie słyszę. No. Słuchajcie, startujecie w tą stronę tutaj. Tutaj przy karetce pomachacie swoim ratownikom. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będą bezrobotni i nikomu nic się nie stanie. Zapraszam wszystkie dzieci do Wojtka, który tutaj pokazuje łapkami prowadzenie przez Karol Strzyński. Powiedz trochę o tych rzeczach, które gdzieś tam po drodze udało się zebrać. Mam na myśli to, że na przykład bardzo ciekawy jest motyw drewnianych medali, które odbieraliśmy i szyliśmy jeszcze gdzieś tam wcześniej. Powiedz mi, skąd się to wzięło tak naprawdę, pomysł na te drewniane medale? Wyszliśmy z założenia od samego początku, że będziemy chcieli promować też ekologię. Szeroko rozumianą oczywiście ekologię. Mam tutaj na myśli obcowanie z przyrodą. Jesteśmy dzisiaj też w pięknych okolicznościach przyrody. Słychać ptaki, mamy wkoło piękne drzewa. I te drewniane medale mają być takim symbolem tego naszego takiego obcowania z przyrodą na pewno. Założyliśmy sobie od samego początku, że te medale się nie będą powtarzać, że w każdym sezonie, bez względu na to, czy to będzie cykl maratonów, w które weszliśmy 2 lata temu, czy cross country, czy biegów, że za każdym razem te nagrody, te symboliczne nagrody w postaci medali czy statuetek dla zawodników będą zupełnie inne, ale zawsze one są z drewna i myślę, że tak zostanie, bo to nam najbardziej pasuje do naszego wizerunku. Niesamowite, ale nie wyobrażam sobie dwie pętle jechać. Ciepło daje się we znaki, nie? No, upał dzisiaj nie. Aż dreszcze przechodziły, ale zajebiście. No to super. No właśnie, teraz był taki weekend bardzo ciężki, mam na myśli, jeżeli chodzi o aurę. Mieliśmy chyba, z tego co prognozy obecnie pokazują, najcieplejszy dzień tego roku, a raczej weekend. Powiedz, jak to wszystko wpłynęło na ten konkretny start? No bo nie ukrywam, że start zawodników przy 35 stopniach w cieniu na pewno w kwestii organizacyjnej wymaga od ciebie trochę innych zabezpieczeń, przygotowań i też myśli w głowie, niż kiedy na przykład startujecie sobie w 15 stopniach i jest tak umiarkowanie. Jak to wyglądało teraz, powiedz? No żałuję, że nie było takiej aury jak na przykład teraz, gdzie siedzimy sobie spokojnie, jest, nie wiem, w granicy chyba 18 stopni w tej chwili, jest miło, fajnie i przyjemnie. To rzeczywiście był najcieplejszy chyba dzień w roku, bo sobota była masakryczna. Mi w pewnym momencie na Garminie temperatura pokazała w momencie wyjazdu z lasu na jakąś tam przecinkę 37 stopni. Także było bardzo, bardzo gorąco. Tak, ten maraton zmusił nas do podjęcia działań, które były wyjątkowe. Zapewniliśmy dodatkowe bufety na trasie, wszyscy zabezpieczający, a tych punktów było aż 16 na trasie, takich dodatkowych, gdzie byli ludzie, którzy zabezpieczali nam trasę. Byli dodatkowo wyposażeni w wodę nie tylko dla siebie, ale też w wodę dla zawodników, którzy ewentualnie mieliby, którzy taką potrzebę by mieli, tak? Dodatkowo, czego też nie ma u nas na co dzień na zawodach, byli strażacy z kurtyną wodną. To są takie rzeczy, które już wiedząc o tym, że będzie niesamowity upał, bo ten upał już się utrzymywał przez kilka dni i nawet my poczuliśmy go na własnej skórze, wyznaczając, znakując trasę, wiedzieliśmy o tym, że musimy zapewnić tym zawodnikom nadzwyczajną ilość wody. A właśnie, a propos, Iza Jedlińska to jest osoba, która jest odpowiedzialna za całe obstawianie wszystkich, zabezpieczenie trasy razem ze wszystkimi właśnie mundurowymi, których tutaj widać. Iza naprawdę bardzo dużo zdejmuje w tej chwili już z nas, ponieważ my nie musimy się za bardzo troszczyć już w trakcie wyścigu o te wszystkie punkty, o zabezpieczenie, ponieważ tak sobie wypracowaliśmy z Izą temat działania, że dzień albo 2 dni przed zawodami sobie jedziemy
o jakby wyznaczamy punkty, wyznaczamy tak, wszystkie punkty. Aplikacji, fajna aplikacja. I za wszystkim swoim podopiecznym, tak mogę powiedzieć, tak? Zgadza się. Podwładnym chyba. Podopiecznym. Podkomendnym. Tłumaczy w każdy przejazd, z której strony jadą kolarze i tak dalej. Bardzo nam to pomaga. Numerek będziemy wiedzieć, to no normalnie. Dobra. Dobra. Ja się uczę od najlepszych, oglądałem ostatnio relacje Red Bulla. W momencie, kiedy to się wszystko działo, czyli ten etap M-Ligi w sobotę się odbywał, widziałem, że niejednokrotnie brałeś za mikrofon, komentowałeś, kto wjeżdża, później prowadziłeś też podium. Czy to wszystko gdzieś się zaczęło od tego, że faktycznie pomyślałeś sobie, że to się może udać jakby na skalę taką szerszą, bo nie ukrywam, że z tym mikrofonem czułeś się jak ryba w wodzie, miałem wrażenie. Taki showman, powiedziałbym, z krwi i kości. Showman to może nie najlepsze słowo, ale dziękuję bardzo za miłe słowa. Rzeczywiście praca z mikrofonem na M-Lidze przez te 5 lat trochę dała mi doświadczenia, to nie ulega wątpliwości. Pewnie przekroczyłem jakieś bariery własnych ograniczeń w głowie. Dzięki temu, że trochę już pokomentowałem tych naszych imprez, to pewnie jest mi łatwiej niż takiemu zwykłemu człowiekowi, który miałby usiąść za pulpitem i komentować jakieś zawody. Nie miałem nigdy w planach, żeby komentować zawody sportowe na jakiejkolwiek antenie telewizyjnej, ale kiedy Adam Probosz mi to zaproponował, to pomyślałem sobie, że warto spróbować. Jeżeli wyszło fajnie, to super. To jakby daje mi tylko i wyłącznie asum do tego, żeby to kontynuować, jeżeli będzie taka możliwość. Bo naprawdę przygoda niesamowita i dająca niesamowitą frajdę. No i też otwierająca być może jakieś nowe drzwi w przyszłości. Ja wam powiem, jak dojeżdżałem dzisiaj, jak zobaczyłem te samochody zaparkowane, te rowery, jak pod Płocku zobaczyłem ludzi, którzy już zjechali z wcześniejszych dystansów z numerami. To jest przyjemne uczucie, że wracamy do tego, że po tej długiej przerwie znowu wracamy do tej atmosfery, miasteczka, tego, że się spotykamy, że nie trzeba zakrywać twarzy, że można normalnie rywalizować. To jest fantastyczne. No, wracamy do normalności, jeszcze z jakimiś tam ograniczeniami, wiadomo, natomiast widzimy, że jednak to powracanie do normalności ze strony zawodników jest stopniowe. To nie jest tak, że nagle wszyscy się rzucili na imprezy sportowe, jednak ludzie też muszą trochę sobie to wszystko gdzieś tam przetrawić, poukładać. Myślę, że do takiej pełnej normalności nigdy już nie wrócimy. Tak mi się wydaje, że w takich imprez, jak były kiedyś, to też będzie albo to jest bardzo długa droga, albo nie wrócimy już nigdy. Ja też tak myślę, że to tak nie będzie w stanie się tutaj bardzo dużo ludzi przekonać do tego i po prostu, poza tym, że bardzo dużo ludzi też zmieniło swoje przyzwyczajenia. Ta pandemia taka restrykcyjna mocno, jeśli chodzi o kontakty, trwała ponad rok. W związku z tym dla osób, które są dość aktywne, będą musiały przemodelować całe swoje życie i w niektórych przypadkach pewnie stwierdzili, że a może to jest jakiś nowy sposób w ogóle na życie. Że biorę rower i jadę gdziekolwiek, a nie na wyścig. Na wyścig. Albo siadam na trenażer, bo niektórzy wybrali tak. I tak. O tak. Tam też się można ścigać coraz więcej imprez planowanych na trenażerach, ale ja myślę, że fajnie, żeby się jednak spotykać, bo to spotkanie, ta atmosfera tego miasteczka to jest coś, czego na pewno brakowało i myślę, że wiele osób przyjeżdża po to. No dziś pewnie niektórych ta temperatura wystraszyła, bo dzisiaj rano, ja też jak wyszedłem rano na balkon, Jezus Maria, jak gorąco. Jak tu będzie można wytrzymać? To na pewno też, ale powiem szczerze, że... Uwaga. Dobrze, chłopaki. Dobrze. Dobrze, właśnie. To jest to, o czym wspomniałeś. Twój zawodnik właśnie po jednej rundzie już zjechał. Bo rozsądek wziął górę i to też jest cenne, że rozsądek bierze górę, że jednak ktoś ma przejechać cały wyścig, a jednak decyduje się po jednej rundzie zjechać, super. Ale z dużym spokojem zjeżdżają zawodnicy, tak, rzeczywiście mówią, no po prostu w tych warunkach nie dam rady, zjeżdżam. To jest świadome kolarstwo, to jest tak, że ja tutaj przyjechałem dla przyjemności i rywalizacji, a nie przyjechałem dla rywalizacji i przyjemności. Ta kolejność jest tutaj mega istotna. Dzięki, na razie. Dzięki. Że to są te wybory, których trzeba dokonywać. Że zdrowie jest ważniejsze niż to, że ja muszę pokazać
całemu światu, że jest... Na pięciu muskuły. Tak, na pięciu muskuły, dokładnie tak. Ale powracając jeszcze do myśli, że jednak zaskoczyła nas dzisiaj frekwencja. Wydawało mi się, to osobiście wydawało, że będzie jednak mniej startujących. A ten krótszy dystans, adventure, nie wiem, blisko 100 kolarzy? To jest naprawdę jak na taką pogodę, gdzie wiemy o tym, że jeszcze są imprezy innych konkurencyjnych cykli dzisiaj też, stosunkowo nawet niedaleko. Jednak wybrali nas i zdecydowali się na ten najdłuższy w tej chwili dystans w naszym całym cyklu, bo takiego długiego dystansu jeszcze nie było. No mieliśmy taki dylemat, czy skrócić tę trasę. Mieliśmy taką szybką naradę przed startem. Mhm. Czy skracamy dystans? Ze względu właśnie na warunki atmosferyczne. Około 4 km, bo takim niedużym zabiegiem mogliśmy to zrobić. Czy po prostu też uczulimy zawodników, żeby po pierwsze jeszcze przed startem sprawdzili wodę w bidonach. Jak brakuje, to poczekamy na wszystkich, żeby uzupełnili. Przekazać im te informacje dotyczące dostępnych punktów i miejsc. I zachowanie rozsądku, czyli tą sytuację, którą przed chwilą widzieliśmy, zawodnik decyduje się o wycofaniu ze względu na warunki atmosferyczne. Były jeszcze dwie, trzy osoby, które dokładnie taką samą decyzję podjęły. Dla mnie pełen szacunek, bo to jest właśnie świadome kolarstwo. Na pewno już relacje mamy wypracowane. Jakby to, co do tego nie mam wątpliwości, że też nasza działalność na terenie chociażby Nadleśnictwa Celestynów i współpracy z Nadleśniczym pokazały, że po pierwsze nie szkodzimy lasom, że sprzątamy po sobie, że wszystko jest zawsze na tip-top. Otwartość też ze strony Nadleśnictwa spowodowała to, że my w ogóle mogliśmy zacząć te 5, właściwie prawie 6 lat temu. Natomiast czy wszyscy czekają z otwartymi ramionami na pana Maćka? Myślę, że tak nie jest do końca. Jednak trzeba swoje wydreptać, trzeba nachodzić się z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby to wszystko gdzieś tam się spięło. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, mamy fajne relacje wypracowane między innymi z Nadleśnictwem czy z Urzędem Miasta, gdzie jesteśmy już znani, gdzie na pewno jest niektóre rzeczy załatwić łatwiej niż byśmy byli na samym początku naszej drogi. I to jest właśnie ten moment, który sprowadza to do mojego następnego pytania, a mianowicie partnerów, dzięki którym tworzycie to wydarzenie, bo nie ukrywam, że do przygotowania każdego wydarzenia, myślę, że się ze mną tutaj w pełni zgodzisz, jest potrzebne pełne wsparcie finansowe i pewnie gotówkowe i też logistyczne. Powiedz mi, jak to wygląda w przypadku M-Ligi? Na kogo możecie obecnie liczyć najbardziej, na jakie wsparcie? No i przede wszystkim, czego potrzebujecie w przyszłości, bo myślę, że jeżeli M-Liga ma się stać L-Ligą i XL-Ligą kiedyś, to na pewno przyjdzie taki moment, kiedy powiesz sobie, no okej, żeby przejść do następnego levelu, potrzebujemy tego, tego i tego, a może już przed taki moment, w którym już wiesz, że potrzebujecie tego i tego. Powiedz coś więcej. To odpowiedź muszę podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy wsparcia finansowego, którego nie mamy właściwie żadnego, bo wsparcie finansowe, jeśli o nie wystąpimy, jeśli nie spróbujemy powalczyć w urzędach o wsparcie finansowe w postaci grantów, w postaci konkursów, to takiego wsparcia nie dostaniemy. I tutaj żadnego gotówkowego wsparcia ani finansowego nie mamy. Oprócz tam jakichś wyjątkowych sytuacji, które miały miejsce w zeszłym roku, to takiego wsparcia nie mamy. Natomiast druga część tej odpowiedzi dotyczy partnerów, z którymi współpracujemy. To są firmy, to są nasi partnerzy, którzy zdecydowali się na współpracę z nami i oni też nam nie dają wsparcia finansowego, tylko są to najczęściej, to jest najczęściej wsparcie w produktach. Albo tych firm konkretnie, albo to są przedstawiciele jakichś produktów, które na przykład są dawane w nagrodę dla zawodników albo podczas losowania nagród. Jakby stowarzyszenie na tym o tyle nie korzysta, że my nie możemy się jakby posilić, tak? Nie możemy tego, uwaga, będzie bardzo brzydkie słowo, którego w korporacji nie lubimy, nie możemy tego zmonetyzować. I rzeczywiście tutaj Adam Probosz pewnie, jak usłyszy słowo zmonetyzować, to pewnie będzie miał gęsią skórkę na ręku. Partnerzy dają nam rzeczywiście dużo, między innymi na przykład woda Cechini, którą trzymam w ręku.
dzięki której zawodnicy nasi mogą, mają zapewnioną wodę w trakcie całego sezonu, czyli w ostatni upalny maraton tej wody nam, wiedziałem na 100%, że nam tej wody nie zabraknie. To są firmy, to są sklepy rowerowe, to są nasi partnerzy, którzy, tak jak powiedziałem, dostarczają nagrody na klasyfikacje generalne, na losowanie tych nagród. Oczywiście, jakby biorąc pod uwagę nasz rozwój, nawet zastanawiamy się nad pozyskaniem sponsora tytularnego, który mógłby rzeczywiście zasilić nam naszą kasę odpowiednimi środkami, które dałyby nam możliwość rozwoju, ale też pozwoliły spokojnie na ten rozwój patrzeć po prostu, żebyśmy mieli taką spokojną głowę, że okej, zakładamy sobie jakiś plan rozwoju i w kolejnych latach on na pewno zostanie zrealizowany. Na pewno sami już tego nie zrobimy, już doprowadziliśmy do takiej skali rozwoju, że na pewno musielibyśmy w tej chwili pozyskać jakiegoś dużego sponsora, już mówię tutaj nie partnera, ale sponsora, który na pewno dałby nam zastrzyk finansowy. I na pewno takiego będziemy szukać. Szukamy, rozglądamy się i w najbliższym czasie na pewno będzie na to nacisk. Przyjemny wiaterek zawiał. Jeszcze wam powiem, że świetna playlista tutaj. Rzeczywiście jak się słucha muzyki, teraz akurat muzyka wyciszona, żeby nas było słychać, ale tak naprawdę to tutaj jeszcze świetnie grają. Także M-Liga nie tylko fajne zawody, ale jeszcze przy dobrej muzyce. SK Rock wspiera, tak? SK Rock jest... Playlistę przygotowuje SK Rock. A tutaj właśnie ciekawa teraz historia, bo właśnie w tym momencie zamknęliśmy wjazd na drugą rundę. To jest ten limit czasowy, żeby też zawodnikom, tym, którzy są trochę mniej doświadczeni, albo na przykład zabraknie im sił, żeby tego rozsądku trochę jednak wlać więcej, żeby już na tą drugą rundę nie wjeżdżali. Była tabliczka koniec wyścigu, widziałem. Tak. Tabliczka koniec wyścigu. To jest tak zwana miotła, pani miotła. Pani miotła dzisiaj pojechała. Dzisiaj pani, dwóch panów, bo tak. Oni wszyscy dzisiaj, tak powiem, a powracając do SK Rock, SK Rock jest naszym patronem już od zeszłego roku. Nie tylko są to wzmianki na antenie radia SK Rock, ale również, i co nas bardzo cieszy, sety muzyczne, które dostajemy, gotowe. Jest play i jakby jest gra pięknie. Tak. Gra pięknie, słuchajcie, naprawdę, dobra muzyka, to jeszcze raz powtórzę, jestem na to uczulony. Także zapraszamy Was na kolejne zawody M-Ligi. Miejmy nadzieję, że ta pogoda troszeczkę rzeczywiście odpuści, te upały odpuszczą, ale nawet dzisiaj, kiedy jest gorąco, jak widać, są tacy, którzy się ścigają, są tacy, którzy jadą dla przyjemności, jest ich całkiem sporo. Także co? Zapraszamy wspólnie? Tak jest. Tak. Za tydzień. Mińsk Mazowiecki, a później dwa maratony. Mam nadzieję, że potwierdzimy je w najbliższym czasie. I pamiętajcie, że Tour de Tour jest partnerem medialnym tej imprezy w tym roku. Dziś w nagrodę m.in. Café de Colombia, Tour de Tour, także te nagrody też są fajne. Brawo. Dzięki. Brawo. Na razie jeszcze poczekamy chwilkę na pozostałe dekoracje. Maćku, kończąc naszą rozmowę dzisiejszą, zapytam Cię tak trochę banałem. Czego Wam życzyć w kwestii M-Ligi? Gdybyś miał przed sobą teraz taką rybkę złotą i ona tak mówi: Maćku, mogę 3 życzenia Twoje spełnić. O matko, aż 3? Aż 3. 3 życzenia dotyczące M-Ligi. Na pewno wzrost tego projektu, żeby startowało u nas więcej zawodników. To na pewno. Na pewno... Drugie życzenie to było takie, żebyśmy nie stracili tej atmosfery, która jest. A trzecie życzenie, może przyziemne, żeby ten projekt wciąż dawał nam tyle zabawy, ile daje. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dawajcie. Wszystkie? Tak. To by było na tyle. Nas jeszcze czeka rozpakowanie tego wszystkiego w magazynie. A to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ci wszyscy ludzie. Koło. Którzy nam pomagają cały czas, od iluś lat. Bez nich M-Liga by nie istniała na pewno. Słuchajcie, nie ma co. Nas jeszcze czeka trochę roboty. Do zobaczenia na imprezach.